Cześć wszystkim w ten piękny jesienny dzień. A tak na serio, to jest zimno jak cholera. Cały czas padało, jak zaczęło nad ranem. Tak dopiero przestało, jest godzina 15, my dopiero z nory wyleźliśmy. Znaczy wiadomo, że tam trzeba było poogarniać zwierzaki i tak dalej. Ale no nie dało się nawet nosa wytknąć, żeby nie zmoknąć. No lało niesamowicie przez cały czas. Jakieś 14 stopni jest, więcej nie. Ja już dzisiaj w bluzie. No i tak jak mówię, jest godzina 15, zaraz trzeba się brać za karmienie popołudniowe, a dopiero przestało padać, dopiero co wyleźliśmy z domu. No, ale ma to swoje plusy, bo ten obiadek zjedliśmy i pod kocykiem się poleżało cieplutko. No, ale no naprawdę taka iście jesienna pogoda dzisiaj, także jeszcze Sławek szybko pobiegł w ten deszcz folię zamknąć, bo taki się wiatr zerwał, że tą małą folię to myśleliśmy, że nam porwie. Trochę pieścideł. Zaraz pójdziemy. No nawet psy nie wyszły na siku i na kupę, bo tak padało, że stwierdziły, że one sobie jednak wolą w chałupie narobić. Krecik też tylko rano wyszedł szybko na siku i z powrotem do domu. No ale taki zimny dzień to naprawdę jakby był październik, nie? Dosłownie. Już Sławek chciał te grzejniki odkręcać, bo my w piecu palimy zawsze całym rokiem. Na okrągło się pali. Ty masz mokrą koszulkę. Na okrągło się pali, więc jak już się robi chłodniej, to się po prostu się podchodzi i się odkręca zawór, żeby na grzejniki puścić. No już dziś było bliziutko, nie? Dobrze, że nas kocyk uratował. Nie? Ale z drugiej strony fajna taka niedziela. Przynajmniej nic nas nie podkusiło, żeby coś robić znowu, nie? Dzisiaj nie było jak. Smaczki na zwierzaków też. Dzisiaj bidulki nie wyszły, no bo wiadomo, na taki deszcz. Jak wczoraj po 8 kropelek na nie spadło, to taka afera się rozkręciła. A dzisiaj to 3 minuty by przemoczyło. Ja nawet szybko jak ten. Wyszłam po coś, nie wiem, po co ja tam wyszłam. Po garnek chyba, czy po coś tam. Tam do mojej pracowni, bo potrzebowałam większy. No, to też już plecy mokre były, to tak te kozy jakby miały tak wyjść. Dzisiaj Sławulek wpada pod kosiarkę wieczorem, nie? To jest takie zawsze, o, tutaj jest taki miernik i jak się da złapać, to znaczy, że trzeba ciąć, nie? No. Chociaż mówiłeś, że chcesz być obcinany i wczoraj, jak było ciepło. A dzisiaj już jest zimno. Ale ja też dzisiaj u fryzjera byłam. No, byłam. Co teraz? Co? No co? No pośmiej. To pokaż się. Nie pokażę się. Sławek mi włosy pofarbował. Ale nie pokażę. A co się będziecie śmiać? Nie, dobrze wyszło, tylko nie było mojego odcienia. I tak ten. Tam gdzie siwe było, to trochę inny kolor wyszedł niż miał wyjść. Mniejsza z tym. O, już zabrudziła murek, nie? Widziałeś? Co? Już murek zabrudziła. O, jo. Co, nie poszłyście dzisiaj, co? Na wyścigach nie byłyście. Co tak patrzysz? I tak w sumie, jakby tak dalej padało, to ja bym w sumie wam chyba filmu nawet nie nagrała. No bo nawet mówię, ciężko tutaj by było dojść z domu. Chyba, że tak szybko biegł się. Albo dopiero jakby się szło karmić, to wtedy może razem byśmy poszli jakoś tam. Sławek by mnie osłonił swoim ciałem. Och, heniutek. Czemu on jest taki kolor ma dziwny? Aha, bo to teraz już ten czas, że on będzie się brudził. O, co ma? Już cię przerósł. No. Ale na tym, tak jak patrzę tutaj na nagraniu, to się wydaje jeszcze o wiele ciemniejszy niż w rzeczywistości jest. Tutaj też wszyscy ciemniejsi. No dziewczyny to tam białe chmurki to tam nie, ale te nasze? Nie, Zuzia. Nie jest ten na raz. Zobacz, tak Mela, ale mówię i ta, Henia, nie? Też się przecież wydawała biała, a tutaj na nagraniu to się wydaje, jakby była taka aż brązowa. A ona jest taka lekko ruda. No, ta też nie jest czysto biała, Mela. Gwiazdy.
Brzydko Heniu tak wygląda na tle tego białego, tych białych ścian. Nie, ale normalnie taki aż pomarańczowy się zdaje. Musisz sam spojrzeć przez to, bo nie uwierzysz mi. To później. Później, no. To był taki żółty. Zobacz. Ejo. Taki żółty jesteś? No jo, ale nie aż tak. Tutaj aż normalnie czarne się wydaje kawałkami. Ale smaczne, co? Dziewczyny. Zuzia, sprinterka, wszystkich z prawej strony wzięła i wyprzedziła. Zaprowadziła do chałupy. Ojeja. Chciała sobie poradzić, nie może z tą sznytką. Jej się chyba przykleiło. A nie, już dobra, już sobie radzi. A tam znowu karmienie. Co tak na okrągło te jaskółki, nie? Jak one lecą, dadzą jeść jednemu pewnie, jednej jaskółeczce i od nowa lecą po jedzonko. I tak w kółko. A krzyczą. Kurczę, one tam wypadną niedługo stamtąd, aż pióra im wyłażą. Już pełne gniazdko, zaraz będą odlatywać pewnie. Co tam? A ty jesteś wredny. Się widulka wygina aż. Tam tą czarną bandę trzeba wypuścić na chwilę, nie? No. Ale wam powiem, w sumie nie wiem, a może pójdziemy, co? Oj! Poplon już wychodzi. Dzisiaj jeszcze w sumie tak napadało, to na pewno będzie widać bardziej jeszcze, nie? Bo wczoraj to tam trochę tylko. Ej, ej! Riko! Tylko mnie nie obskoczyć. I co, a kiedy psiałeś? W poniedziałek, nie? A już wczoraj widział Sławek, że schodzi. Wczoraj była sobota, dzisiaj jest niedziela, nie? Wczoraj była sobota. No to już schodził, no to już może nawet w piątek, nie? Także bardzo szybko, a nie padało przecież, dopiero teraz to popadało. Wtedy jak siałeś, no to tam trochę, nie? To nawet nie... Ale to nie padało, nie? Nawet jakoś tam nie ten. Co? Ojeja. Ojeja. No ale to tak naprawdę chwilami to tak dawało. Bez przerwy, nie od rana. No od wczesnego rana, już nad ranem, w nocy nawet zaczęło chyba, nie? Tylko, że wtedy to taki padał gęsty, nie? Ale taki równiutki. A później jak się zerwał wiatr, to taka pompa. Ale na pewno nam bagno wyczyściło przynajmniej. O, ale wschodzi, mocno wschodzi. Zobaczcie. Ja nie wiem co... Idź stąd. Nie wiem co będzie dokładnie. To będzie słonecznik pewnie. To będzie chyba ta gorczyca. A to takie, misiu? Takie ładne jakieś... Takie coś, nie wiem co to jest. Tam jeszcze była saradela, facelia. Nie pamiętam, co tam jeszcze było. Gryka. Co? No miękko, jak tyle deszczu. Ja ci przypominam, że ja w laczkach idę. Gdzie ty tam się zapuszczasz w te pola? Ja w laczkach. Żeś mnie wyprowadził w pole. Na bagno, to ja nie wiem, czy ja tam dojdę. Tutaj jest nie tak źle, nie? Po tym... No, ładnie wschodzi. Elegancko. O, Fado tam sprawy załatwia. Nawozi ci jakby co. A nie wiesz, co to jest to takie okrągłe? Poczekaj, takie coś, o, to... Nie. To co, facelia? Saradela, tak? Albo gryka, gryka to nie, nie? Gryka to jest chyba. Była, ale to nie to chyba jest. O, jeny, coraz miękciej. No, trochę wyczyściło bagno z tego znowu. Mocno wyczyściło nawet. Tylko rzęsa została, no rzęsy to tam w deszcz nie spłucze, ale tutaj elegancko ten cały znowu kurz z tą pianą. Co? Ajo! Woda płynie rowem. Aha, miało wysypać. Ale ile przybrało już? Po prostu tutaj przy brzegu było ten. Już widać, jak to się mówi. Brzeg, nie? Spadało. Kurde, ja tu przeskoczę. Teraz się nie śmiejcie, bo będę przeskakiwać przez rów. Dobra, udało się. Kurde. No, sporo się podniosło, bo tutaj już gdzie? Dotąd była gdzieś. Ała! Woda. No tak, to chyba nie wejdziemy w tym roku tutaj, co? Czy nie po kompiotach?
Chciałam, żeby trochę opadło, żeby można było do środka wejść, a niestety. Ale pięknie się wyczyściło, idę zobaczyć z drugiej strony, ale ryby to się nie zobaczy dzisiaj, bo wieje za mocno, nie? I fala jest. Najważniejsze, że tą pianę znowu spłukało, już może się nie pojawi. Trzeci raz. Chociaż w sumie nie wiem, bo tak do końca to ja nie wiem, skąd to się wzięło, więc... Kto? Ślimaki wyścigi robią. Nie, one się będą sklejać, tak jak tamte tam w lasku niedawno. O kurde, to się narobiło, co? Kaczka wywalona do góry brzuchem. Masz okazję teraz usta dzióbek zrobić, tak jak chcieli. Uratować. Tylko kurde, białego fartucha nie założyłeś. Albo masaż serca, chociaż jej zrób bidulce. No i co? O, udało się. Ale jaka krzywa, woda w nim naleciała. A jo, woda jest, ono się nie przechyla, dlatego. Utopiona kaczka. Dobrze, płyny oddaję jeszcze. To nie tak źle. Jest na niej nadzieja. No to kąpać się, psiaki, kąpać się. Dzisiaj taki macie z nami krótki spacerek. Ale mówię, dzisiaj dzień pod kocykiem, no to co tam mam wam nagrać? Nie ma co za wiele. Teraz jeszcze karmię? Nie, zaraz, kurde, co ty robisz? Wpadłby. Ostatnią deskę połamał. No, także chwilę sobie pogadam. I już. Jeszcze tam bym na warzywnik chętnie zajrzała. Tam pewnie woda też stoi, co? W ziemniakach pewnie, skoro tutaj w burakach stoi u sąsiada, to i w ziemniakach będzie stała na pewno. Ale tam to już nie będziemy szli. Bo tam to już na... Nie, chyba że chcesz to iść sam. Ja nie mam obuwia specjalistycznego, odpowiedniego. Dopiero teraz, ale teraz znowu, o, słoneczko wyszło nagle, jakby nigdy nic, nie? Jak lało, to lało, no niesamowicie, a za chwilę... O kurde, to już wiem, co jutro będę robić. Oho. Nie, ja bardzo lubię i te musy, i kompoty, i w ogóle, i też mi się do ciast przydadzą. Ale teraz one się nie kończą. Jak, kurde, worek świętego Mikołaja bez dna. Ale ten wiatr nie tyle nastrącał. Po prostu. O jen. Gorąco. No bo teraz słońce chwilę wyszło. Nie, tutaj jest za mocny wiatr. Ja i tak niewiele co mam do siebie gadać, jak nie będziecie mnie słyszeć. Nie lubię do siebie gadać. No, tu już tak nią targało, że myśleliśmy, że naprawdę ją przewali, nie? Suwaka Sławek mówi, że nie mógł zamknąć, tak jak ja kiedyś tam, jak właśnie burza szła. Kurde, nie, tu trzeba stąd iść. Ale woda nie stoi póki co. Na szczęście tą cebulę zebraliśmy. Mówię, tak jak kiedyś burza szła, też jak przybiegłam zamknąć, to tak samo nie mogłam w ogóle sobie poradzić z nią, tak mi wypychało wszystko. I jednak ta folia, nie, misiu? Ta folia do tej to w ogóle nie ma porównania, nie? Także chyba będziemy chcieli taką jeszcze jedną dokupić, może co? No, drzwi pootwieramy. No, no ale to jest pleksa, nie? No to jest całkiem inne. Tak? Pleksa czy poli? Jak to się mówi? Nie. Jo? Nie, o, chyba, nie? Nie, tutaj idziemy stąd, bo tutaj nic nie słychać. Nie. Masakra. No, także jeszcze pewnie będziemy chcieli taką dokupić, ale to wszystko po kolei, wszystko w swoim czasie. Bo to jest znowu wydatek. Ile my dawaliśmy za nią wtedy? Za tą folię? Co? Za tą folię ile dawaliśmy? Nie pamiętam. No teraz drugie tyle, nie? Trzeba dać. No, prawie. Więcej, z 5 lat pewnie będzie. Idź. No, także jesiennie nam się zrobiło bardzo. No, i w piwnicy Sławek kąpiele zażywa.
Aż tak, to nie myślałam, że aż tak tutaj zaleje. Tam górą nam przecieka chyba, Sławek mówi, gdzieś tam pokazuje. Tak nie widać, bo tak się słońce odbija. No to też jest do zrobienia, nie? No wszystko do zrobienia. No ale to trzeba będzie zrobić, bo w tym roku, chociaż w tym roku też tego deszczu ile jest, nie? Tak naprawdę. Więc jak była woda, co? Że z ziemi zaciąga. Że z ziemi bardziej? A górą też trochę, bo tam widać było nawet. Że aż tyle to by nie naciągło górą. Ojo. To tam teraz to moment wsiąknie, nie? To tam po jednym deszczu, ale tak jak było, że codziennie padało na wiosnę, to przecież pamiętacie, co niektórzy, że tu się wejść nie dało w ogóle nijak. No, wszyscy głodni już się robią, ale trochę prędko jeszcze, nie? Co? Zagląda Heniutek. Dobra, też idę jajka wybrać. Dzisiaj chodzą kury? Nie, nie chodzą chyba. Nigdzie? Nigdzie, no bo jak? No. Co? A z tego nie wyszło nawet z kurnika. Ale krzyki, ojeja. Tylko się pokazał i poszedł, co tylko wkurzył. Bo one liczyły na co innego. A co teraz po dwa razy smaczki będą dostawać? Nie wiem, gdzie zostało tu. Dobra, idę do moich koleżanków trochę zajrzeć. Co one tam porabiają? No trochę wyszły, przynajmniej tutaj. Mało, bo mało, ale coś tam wyszło. Aha, o i jeszcze informacja, że jeden kurczaczek dzisiaj padł. Z tych najmłodszych. Ale nie kaczokura. Tylko któryś z tych od mamy. Także jest 8. Tylko patrzę, czy na pewno nie kaczokura, czy mnie Sławek nie oszukał. Tu jest kaczokura. Czekajcie, jeszcze raz. Tu jest kaczokura. Tu jest kaczokura. I ten chyba kaczokura. No, to by się zgadzało. No dobrze, dobrze. Cieszę się, że nie te nasze kaczokury, jak ja na nie mówię. No bo chcemy zobaczyć, co z nich wyrośnie w końcu, nie? Bo tu od mamy to wszystkie są śliczne, ale mniej więcej wiem, jakie wyrosną. A te właśnie jesteśmy ciekawi, żeby one przeżyły. By było dobrze. Chodź, chodź, chodź. Małe kluseczki. No, a reszta ładnie wszystko żyje. Tutaj ten jeden. A zdarza się. Co zrobić? I tak jakby tylko się okazało, że ten jeden, to naprawdę by było bardzo dobrze. No, z tych, co się wykluły oczywiście, bo to wiadomo. Ile się nie wykluło, nie? A te jak rosną? Na mamie jeździ. Tamte? Też rosną ładnie. Tamte się schowały, trochę nie widać. Dobra, idę jajka chyba wybrać. Co, Felek? Się tak zaprezentowały znów ładnie. O, słońce troszeczkę wyszło, to jej zwierzaki powychodziły. No teraz to już w sumie popołudnie, więc już nawet Sławek kus nie będzie wyprowadzał ani nic, bo już tak o tej porze to on już prawie przyprowadza je z powrotem, bo już żyć nie dają, już krzyczą. No to teraz dzisiaj tak już nie wyjdą, zresztą jest wszędzie mokro. Jeszcze też ciekawe, czy nie będzie padać, bo co z tego, że na chwilę wyszło słońce, jak za chwilę może znowu chmury przyjdą. No, ale takiego deszczu się dzisiaj nie spodziewaliśmy. Także ja się cieszę tylko, że tą cebulę zebraliśmy, bo nie muszę się już martwić. No a jutro się znowu zacznie robota z tymi jabłkami. No tyle mi nas zlatywało, a jeszcze pewnie w nocy nas paduje więcej. Ojeny. Kurde, dobra, wybiorę te jajka, chociaż widzę, że jeszcze kury siedzą. Najwyżej zajrzę drugi raz.
No, powiem wam, że zapowiada się rekord. Ale z tej strony 43. Chociaż jeszcze kury siedzą, tak jak mówiłam, także jeszcze coś tam może być, ale czy będzie 5? Szczerze mówiąc nie wiem, czy 6 nawet, żeby nie było 48. 43 jajka. No. No jeszcze może coś będzie, nie? A weź podtrzymaj na chwilę, bo muszę rękawiczkę ściągnąć. Dobra, bo zawsze muszę odkładać. No, także dzisiaj chyba z tej strony. No 43, no bez kitu, malutko. Ale tak jak mówiłam, teraz dobrze, na razie mi tam nie zależy, żeby było jakoś bardzo dużo. O, tu sobie zaznaczę, żeby pamiętać. Bo wiecie, ja mam pamięć dobrą, ale krótką strasznie. Tu się znowu błoto robi, ale to normalne jak pada, nie? Ale i tak jajka w miarę czyste, no ale jak nie wychodziły, to jajek jej powróciły, nie? Z drugiej strony. Ten znowu sobie coś tam znalazł i podgryzuje, i podgryzuje. Jedynie z tego, o, z tego deszczu to się kaczuchy cieszą. Przynajmniej jak właśnie przechodziłam, to widziałam, że tam się kąpały w kałużach. Idź, perła. No, o kurde, wpadłam w coś. Także o. A nie, teraz sobie wszystkie leżą. Teraz trochę im obesło już. Moment wciągnęło, ale tak jak tak padało, co było właśnie tutaj po garnek tylko co weszłam, to widziałam, że tam wszędzie jak z dachu leciało, tam wszędzie, to one normalnie rej miały, jak tam się kąpały w tym. Dobra, idę stąd, bo tutaj jeszcze bardziej wieje. Coś to się nie da mówić. A ja nie lubię, jak mnie nikt nie słucha, nie, albo nie słyszy, o. A króli się jak tam? Wszystko dobrze, nie? Ojej. Nie będę otwierać, bo mi znowu wypadniecie. Czy nie? Dobra, zamykamy. Zamykamy. Sio. Bardzo szybko urosły w sumie te króliczki, jak rozmawialiśmy ze Sławkiem. One już niewiele mniejsze są od tamtych, które są z, po tej samej samiczce, ale z pierwszego miotu. A różnica ile? Dwa miesiące pewnie między nimi. No coś koło tego pewnie. Może trochę mniej. Nie wiem. Musiała Sławka spytać. Ja tam nie koduję takich rzeczy. Ale naprawdę bardzo szybko urosły, a pamiętacie, że one się bez samiczki wychowywały, więc też miały trochę utrudnione zadanie. Na szczęście, jak tamta samiczka nam padła, no to one już były takie, że już sobie same radziły. O, wylazła z nory! Wylazła z nory! Nie, pójdę po mikser, bo sobie lemoniadę. Co robisz? Lemoniadę? Arbuzową. Ej! Fado! Nie skacz! Chodź. Cię wybrudził. No to co? To nie znaczy, że może sobie skakać, jak mu się podoba. Nic. Co tu się dzieje? Aha, rzeźbienie, jo? Spokój się. A co tu tak pachnie ładnie? Sam popcorn. Ty popcorn tu robiłeś? Jezus, czy to... jo, popcorn. A co dostały? Od słonecznika? Wciąga. A tak co? Niechętnie chyba za bardzo, co? Nie wiem, na polu dostałem to. Co? Na polu. A na polu? Teraz muszę sobie zrobić, trawy nie ma. Nie stuje się od królików? No tak jak na ten. Na jesieni, nie? Też się będzie więcej dawać i od buraków, i od słonecznika. Bo tak też ktoś pytał, czy nie dajemy. No ale na razie jeszcze póki mają co, no to tam liście od buraków nie zginą. Od słonecznika też nie zginą. Także to może być na później trochę. A teraz takie rzeczy niech jedzą, które jeszcze są. Justyna wywaliła matę od świnek morskiej, bo kupiła im matę nieprzemakalną. Dobra, może jej nie przemaka, ale śmierdzi to. Mówię, nie. I teraz stwierdziła, że jednak trociny były najlepsze. A jeszcze znajoma poleciła, jak to się nazywa? Pelet, tak? Czy coś? Coś takiego. Taki granulat z tego, z trocin. I teraz właśnie jeszcze to spróbujemy. Czy Justyna spróbuje, bo ja powiedziałam, że ja do tych świnek się nie wtrącam. Jak chcę mieć w pokoju, to niech o nie dba. O, i tyle. I co? I co już?
No, dobra, kochani. Trochę obeszliśmy, jak się udało wyleźć z tego. O, to właśnie takie coś będzie, tylko że z trocin, nie? Takie granulki. Nie wiem, czy nie będą mniejsze. No, mniejsze pewnie, ale takie od tego typu, no. To ona je zniosła? Wsianie, ja kurę Sławek znalazł, Justyna jajko niesie. Tam wsianie, a to nie biała tym razem? Ale nie, teraz wsianie, a to w słomie było, nie? Aha, że teraz wsianie, a przedtem było w słomie, aha. Aha, a biała nie zwiała? O, biała nie zwiała. To już mamy 40... Co? Może wczoraj gdzieś została. A, że od wczoraj została, no może o, jak gdzieś tam sobie poszła usiąść. 44. Przełumyć to kiedyś, jakie brudne się zrobiło, brzydkie już. Dobra, 44. Zniosłaś coś, że tak się chwalisz? Jeszcze chwilkę poczekam, zaraz wybiorę resztę i wtedy będzie się okaże, ile tam ostatecznie jest, bo Justyna się cieszy, że rekord, tylko że nie wie, że ten w dół. Dobra, wybrałam resztę jajek, ile to było? 44. 45, 46, z kieszeni wyciągam. I 47. Także jest nowy rekord. Justyna w sumie chciała zapisać, ale gdzieś tam się zabunkrowała w pokoju, siedzi w jamie swojej. To ja napiszę. 47. I już. Koniec na dzisiaj, bo w sumie tak tylko mówię, już myślałam, że nie nagram wam nic, jak tak padało. Mówię, co ja mam nagrać, jak pod kocykami leżymy, to tak średnio chyba, nie? No ale że się udało trochę wyleźć na zewnątrz, nie tylko pod dachami. To tam chwilkę taki spacerek z nami mieliście, można powiedzieć, obejście, jak tam popadało nam. No i co? I na tyle dzisiaj, kochani. Także do następnego i trzymajcie się, pa, pa!